że Tutaj tego Monika mogłoby nie Małkowska być. Mówi, że ona nie lubi składania dlaczego życzeń. Mogłoby Ja tego też nie nie być, lubię tak samo składania jak życzeń. talonów taka, to, w zależności od bogactwa firmy 150, czy jak która zamożniejsza po parę tysięcy złotych pod choinkę, bo praca to nie jest miejsce, gdzie się obchodzi święta. No ale jak tak mi się kupić, wydaje, jak nie widziała, czy ty w ogóle pojedziesz. Ola Busta, jeśli można, właśnie, zabiera głos, bo podniosła rękę. Tak, ponieważ ja chciałam zaprotestować przeciwko stwierdzeniu, że ludzie uważają, że tego nie może nie być. Tak nie jest. Ja albo bywam sama w różnych miejscach, albo moi bliscy znajomi bywają i opowiadają mi, że w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu instytucjach i sytuacjach właśnie spotykają się ze stwierdzeniem, czemu ma służyć ten opłatek. Bo na przykład bierze w nim udział połowa osób pracujących w danym miejscu, a ta druga połowa kontestuje. Przypomina mi się od wielu lat fragment sprawy Kramerów filmu sprzed dobrych 30 albo i więcej lat, gdzie dla mnie, kiedy oglądam była scena kompletnie egzotyczna, kiedy właśnie zwolniony z pracy główny bohater przychodzi na podczas wigilii tak zwanej, podczas jakiegoś, nie wiem, świętowania, tylko po to, żeby załatwić swoją sprawę i czeka steczką swoich rysunków na uboczu, no zupełnie w pełnym kontraście do śmiejących tak, się, podbijających ludzi. Ta, i mi się wydawało, że to jest barbarzyństwo okropne, no. Wojciech Stanisławski. Kłopot, ja zaryzykuję pierwszą przymiarkę do diagnozy, na której postawieniu mamy jeszcze chwilę czasu, ale kłopot pewnie wziął się z takiego postawienia oczywistego, dosyć postawienia konia przed wóz i takiej nie tyle nawet herezyjki, coś co absurdalności polegającej na tym, że czy to w porządku wiary, czy to w porządku kultury, obchodzimy Wigilię narodziny Jezusa, więc obchodzenie urodzin na 2 tygodnie przed urodzinami jubilata już samo w sobie stwarza pewną śmieszność. Oczywiście można to powiedzieć kontrując światowo, że idzie właśnie nie tyle o uroczystość stricte religijną, że akurat w Polsce się pojawia opłatek jeszcze gdzie nigdzie, w innych krajach mowy już o tym nie ma, ale chodzi o atmosferę, etc., spotkanie, tylko po pierwsze z naszych refleksji widzimy, jak niewiele z tej atmosfery zostaje. I szerzej to jest a jakiś po co? To... No, przecież widziałeś, że geje nie mają żadnej żony i żyją i są samotrywane od swojej istotnego sensu, krążą, bywają, zresztą coraz bardziej wypierane przez te symbole wtórne, trzeciej, czwartej generacji. Kiedyś, jak patrząc na to w perspektywie krótkohistorycznej, kilkudziesięciu lat, jeszcze 30 lat temu, mimo wszystko kolędy i aniołki, może ryzykowane jeszcze w domach towarowych oświeconego świata, inicjowania żółka, czy stajenki, ale jeszcze jakieś tam anioły polatywały z włosami z pistolu, gdzie niegdzie wisiały gwiazdy betlejemskie, gdzie niegdzie kolędy. W tej chwili to już zamieniły to z czasem choinki, czapki, mikołajów, kokokolowych oczywiście, bo przecież nie biskup i kłopu. I renifery, tak naprawdę żyjemy nawet nie w świecie odwoływania się luźnego, kulturowego, pokulturowego do Bożego Narodzenia, ile do jakby drugiej generacji symboli, tych całkowicie już związanych wyłącznie z having fun, z zabawą, zupą, borowikiem i reniferem wspomniałem. No, czasami to jest menu zupełnie świeckie, że tak powiem, nie przypominające w niczym tradycyjnego zestawu wigilijnego, no ale też, ponieważ to się nie dzieje w Wigilię, więc może tak powinno być. Olu, Aleksandra Buszta jest podróżniczką i miała okazję obserwować obyczaje w innych krajach, jak to się dzieje przedświątecznymi. Znaczy ja zrobiłam taką sondę wśród moich znajomych obcokrajowców, reprezentujących cały świat. I właściwie wszędzie ten zwyczaj jest obecny. Ba nawet rozmawiając, ja nie będę tu nazwisk przytaczać, bo nie o to chodzi, ale z bardzo reprezentatywną
osobą z Maroka, też usłyszałam, że w tym kraju muzułmańskim przecież mniejszość chrześcijańska jak najbardziej spotyka się, celebruje. To samo dotyczy Libanu, przy czym tam jest o tyle ciekawostka, że oni mają zwyczaj losowania, tak jak u nas ma to miejsce w szkołach wśród dzieci, losowania nazwisk, karteczek z nazwiskiem osoby, dla której mają przygotować jakiś drobiazg, jakiś prezent, ale też takie spotkania opłatkowe się odbywają. Ja bym chciała powiedzieć o jednej rzeczy, która nam się tutaj dwu czy trzykrotnie pojawiła, mianowicie okazja do załatwienia jakiejś swojej sprawy. I otóż taki niewielki kraj jak Holandia, w którym jak najbardziej w zakładach pracy i dużych, i małych, i państwowych, i prywatnych, ten tak zwany opłatek czy śledzik bez opłatka ma miejsce. Ja zapytałam, czy jest to też właśnie okazja do załatwienia sobie czegoś, czy do spotkania się z szefem, który jest na co dzień niedostępny. I byłam świadkiem tak potężnego zdumienia na postawione przeze mnie pytanie, że jak to? Ale po co? To nie jest ta okazja, to nie ta sytuacja. Tu się nic nie załatwia, obojętne służbowego nawet, nie załatwia się, bo przecież do szefa można w każdej chwili wejść, jeśli pracownik potrzebuje. Bardzo mnie to uradowało. Ja jeszcze dorzucę, że przed świętami dzieją się na zapleczu, że tak powiem, tych wigilijek, nie wiem jak to określić, śledzików, spotkań, dzieją się często rzeczy dramatyczne. Nie wiem, znaczy domyślam się, co jest powodem, dla którego szefowie bardzo lubią zwalniać ludzi przed świętami. To się zdarza bardzo często. Te opłatki, śledziki, wigiliki stały się stałym punktem w korporacyjnym kalendarzu. Tak również w korporacjach bardzo często zwolnienia, zmiany umów wręczane są tuż przed świętami. No powód jest prosty. Koniec roku, tak? Trzeba zrobić nowe budżety. Wobec tego trzeba wyczyścić sytuację finansową firmy. Byłam w poprzednich w moich pracach świadkiem kilkukrotnie takich akcji, bo to zwykle są akcje, które obejmują większe grupy ludzi. No jest to tragiczne. Naprawdę jest to tragiczne. Wobec tego nie należy się dziwić, że ludzie poddani takiej presji, takiemu stresowi, bo czekają, no, czy coś się wydarzy, tak? Robią sobie takie mniejsze koleżeńskie spotkania śledzikowe, gdzie po prostu uderzają w ciężki gaz. Natomiast jeżeli to mnie nie dziwi, to mnie zaskakuje, bardzo smuci inny, coraz bardziej powszechny zwyczaj, który dzieje się już w samą Wigilię 24 grudnia, kiedy to zwłaszcza młodzi ludzie po spotkaniu z rodziną szybko się żegnają i wyruszają na jakąś imprezę, lokale, niektóre specjalizują się właśnie w przyjmowaniu takich wigilijnych gości, gdzie można nareszcie bez tego anturażu świątecznego, tylko całkiem normalnie oddać się, powiem to ironicznie, staropolskiej biesiadzie. Panie Wojciechu, z czego najbardziej nam żal i co właściwie jest stratą dla nas wszystkich? To, co zniknęło w przedświątecznej atmosferze, jeszcze nie mówię o samych świętach, tylko z tej właśnie tego okresu przygotowania. Nie mam poczucia, żebyśmy mogli to w naturalny sposób przywrócić, ale odpowiedź jest dość prosta, takiej hierarchizacji potrzeb, bo też nie ma co uświęcać się, angelizować zbytnio tego dawnych czasów, które tutaj jedno zaczął przed wojnie, tutaj po wojnie, dla trzecich czas przed 10-15 lat.
Chociaż pewnie najszybciej to się zmieniło po 89 i po takim powrocie wolnego rynku, a zarazem otwarciu się na wszystkie łatwe radości, Zachodu. Myślę, czytając relacje z, właśnie z przedwojnia, z międzywojnia, z powojnia, że przy całym oczywistym i zabieganiu, i trosce, i tym profanom trzepiącym płetwą w wannie, i nawet tym śledziku, który przed wojną też miał swoje cudowne określenia, które pojawiają się u Tuwima w polskim słowniku pijackim, który już przez przyzwoitość nie będziemy cytować. Było oczywiste, że to, co się dzieje, karp, wódeczka, zakupy, są jakimś tam dodatkiem, elementem, szczeblem, a nie istotą tego, co się dzieje. Myślę, tutaj przechodząc przez sekundę do cytatu, pan Andrzej Dobosz, który się najlepiej ze wszystkich w Polsce wie, jakie książki się ukazywały, kilkakrotnie w swoich felietonach i eseje przywoływał takiego białego kruka z 1952 roku, mianowicie broszurę Boże Narodzenie w służbie wroga klasowego. Ja myślę, że współcześnie Boże Narodzenie stoi w służbie marketingu. To już prawie puenta, a jeszcze ja ciekawa jestem, na ilu wigiliach, opłatkach, śledziach, spotkaniach przedwigilijnych państwo byli. To znaczy, może na kasjera, na układanie. Ja byłam na jednym przeuroczym towarzyskim. Na drugim mam w planie być, o ile dam radę, pojutrze. Ale jeśli mogę posłużyć się doświadczeniem mojej bardzo bliskiej sercu koleżanki, ona od tego tygodnia, a właściwie już w ubiegłym zaczęła, przepraszam za określenie, zalicza takie opłatki w ilościach, no tak mniej więcej, średnio dwa dziennie. Podziwiam ją. No, też mi się zdarzało, na przykład, że ktoś mówi, nie mogę, bo dzisiaj mam opłatę w tej firmie, następnego dnia mam w tej, tutaj będę o tej godzinie. Cały harmonogram spotkań przedwigilijnych trwał, no, taki maraton, mniej więcej, no mówię tak, dwa tygodnie przed świętami się to zaczyna. Ja mam poczucie, że to nie tylko jest strata, jeśli chodzi o tradycję, bo tak jak doktor Stanisławski powiedział, nie analizujmy ani minionych czasów, ani tego, w jaki sposób się przygotowywało do świąt on dziś, ale mnie jest żal serdeczności. Mnie jest żal tego, co mnie najbardziej zawsze rajcowało i cieszyło przed nadchodzącymi świętami. Właśnie to, że ludzie już byli tak miło podekscytowani. Jak państwo, jakie jest państwa zdanie? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. No, to bardzo interesujące. Wydaje mi się, że ja niebezkozery zaczęłam od Mira Suchodolska. Od tego zapracowania, od braku czasu. Ludzie są zmęczeni i potwornie poirytowani. Wobec tego nie staje im już jak gdyby tej serdeczności, tej wyrozumiałości dla innych. Zamiast myśleć o tym, jak to będzie fantastycznie, ja przyznaję, że tak często mam. Stresują się, że nie zdążą kupić gotowych pierogów, bo na ulepienie własnych nie starcza im po prostu czasu. W związku z tym bywa tak, że te święta, które kiedyś były wyczekiwane, są taką uciążliwością. O, no już wreszcie. Dobrze, już ta Wigilia. No teraz będzie można trochę odpocząć. No mi się wydaje, że napięcie, które towarzyszy przygotowaniom przedświątecznym, to jest to złe napięcie, które jest zdecydowanie konfliktogenne. A przecież wszystko, co wiązało się i ze świętami, i z przygotowaniami, to wszystko miało swoje znaczenie i prowadziło do jakiegoś celu. I zadam jeszcze raz to samo, prawie to samo pytanie doktorowi Stanisławskiemu. Jak to się stało, że myśmy się tak chętnie pozbyli tego, co było jednak, co stanowiło podwaliny naszej kultury, naszych tradycji, tych dobrych tradycji?
Nikt albo prawie nikt tego nie robił świadomie, jak myślę. To trochę tak jak z tą anegdotyczną żabą, którą podgrzewaną powoli, która nie zdaje sobie sprawy, że usypiał. No i bardzo dobrze. Bo temperatura w domku powoli rośnie. Świat stał się pełen pozornych fajerwerków, pozornych atrakcji. Kiedyś święta takie słonie ostro kontrastowały, nie tylko tym, że były tym wyłonym w klasie żeby były sakrum, że były porządkującą częścią kalendarza całorocznego, liturgicznego i ludzkiego. Ale także były tą niesłychanią bańką atrakcji na wszystkich poziomach. Także mówiąc o tych świętach przeżywanych przez dzieci, które rzeczywiście pociągała magia kolorów, zapachów, cynamonów dzisiaj nie ma co się kryć. Znaczy przeciętna kukarka i przeciętne spotkanie w szkole z magikiem oferuje więcej barwności, więcej fajerwerków. Już na pewno kwadrans reklamowy przed puszczeniem długometrażowego filmu animowanego oferuje więcej barw niż oferowało Boże Narodzenie w Czerniowcach czy nawet w Warszawie przed pół wiekiem. Pewnie stąd to się bierze, że ta głęboka radość świąt jest niepodrabialna, ale wymaga wysiłku dotarcie do niej. A na poziomie prostym, łatwym, przyjemnym tych atrakcji jest tyle, gdzie sięgnąć okiem, że jakieś światełka, jakieś smaki są czymś, co nie jest tak niezwykłe. Ale te łatwo osiągalne atrakcje tracą swą atrakcyjność. Oczywiście, że najszybciej. Wrzuciłam dzisiejszy temat, co powiedziałam na Facebooku i odezwał się pan, Polak mieszkający w Berlinie, który stwierdził, że dla niego właśnie takie spotkania w galeriach handlowych, on akurat wspomniał o KDW, no to jest bardzo ekskluzywny dom handlowy w Berlinie, że tam on lubi takie przypadkowe spotkania, bo ludzie są uśmiechnięci, nie mają do siebie pretensji, no a jeszcze przy okazji dostanie się tam, nie wiem, czasami gratisową lampkę wina czy jakiegoś innego trunku. Czy naprawdę to ma jakikolwiek sens? Pomyślałam sobie o ludziach samotnych, że może rzeczywiście pójść do galerii handlowej może w jakiś sposób rekompensować im brak, nie wiem, brak rodziny. Wydaje mi się, Moniko, że poruszyłaś tutaj bardzo ważny temat, który powoduje, że święta tracą swoją magię. To były zawsze bardzo rodzinne święta. To był czas zjazdów rodzinnych. Ja pamiętam, jak u mojej babci spotykała się absolutnie cała rodzina i ta wigilia, ta wieczerza wigilijna była wspaniała właśnie dlatego, że byli tam wszyscy. W tej chwili bardzo rozproszyliśmy się, nie tylko po kraju, ale no wiadomo po zagranicę. A bilety lotnicze w tym czasie są bardzo drogie. Nawet jeżeli chce się je kupić z dużym wyprzedzeniem. Wobec tego bardzo wiele osób rezygnuje z przyjazdu do Polski właśnie dlatego, że stwierdzają, że szkoda pieniędzy, że ich na to nie stać. Złożą sobie życzenia przez Skype'a. Ola Busta. A ja zaobserwowałam jeszcze takie zjawisko i to od kilku lat je obserwuję ze zdumieniem rosnącym albo właściwie wręcz odwrotnie słabnącym. Otóż chodzi mi o to, że to co pani wspomniała, ta rodzinność świąt Bożego Narodzenia, że nasze rodziny są niestety coraz bardziej pokiereszowane, coraz więcej jest rodzin, które już nie są rodzinami, tylko z nazwy są rodzinami. W związku z tym coraz więcej jest ludzi najzwyczajniej w świecie, przepraszam za takie słowa, ale okaleczonych i mnóstwo młodych ludzi jest okaleczonych różnymi sytuacjami życiowymi. I ci ludzie głośno mówią, że oni nie znoszą świąt Bożego Narodzenia. Nie znoszą, tak. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie ma tej rodziny, którą jeszcze pamiętają z lat całkiem dziecięcych, teraz już są kilkunasto bądź powyżej 20-30-latkami, dalej tacy kulawi rodzinnie i takich kulawych rodzin, pseudorodzin niestety mamy coraz więcej.
Poza tym, przepraszam, że tak się tutaj wciskam ze swoim głosem, ale to jest słowo Mira Suchodolska. To jest temat, którym ostatnio się zajmowałam i o którym pisałam tekst do specjalnego krytycznego wydania, które dopiero będzie. Ta Małkowska na topie teraz jest ostatnio. O polskiej rodzinie podzielonej polityką. Jeżeli mamy usiąść, dzielić się opłatkiem, a potem kłócić o to, czy PiS, czy PO, to traci to jak gdyby sens, zwłaszcza, że nie bardzo chcemy się porozumiewać, a wolimy na siebie krzyczeć. Doktor Stanisławski przed wejściem tutaj czytał dzieciom bajki i mam nadzieję, że to nie jest tylko, żeby mi się pochwalić tym, tylko że jest to po prostu stały obyczaj. Nie, to solidnie zaczytane tomy, naprawdę. Udało mi się tego swingować. No więc myślę, że nie tylko w czasie świąt i nie tylko przed tutaj przed dzisiejszym spotkaniem miało to miejsce, czyli czytanie bajek. Musimy kończyć. To było spotkanie prawie świąteczne, ale w nastroju raczej mało ucieszne. Moimi gośćmi była Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, obieży świat, kustosz programu muzycznego w Zamku Królewskim w Warszawie. Mira Suchodolska, publicystka, redaktorka dziennika Gazety Prawnej oraz doktor Wojciech Stanisławski, historyk, publicysta. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Reklama. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To była reklama. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minęła 22. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do wczorajszego zamachu w Berlinie. Turyści i mieszkańcy Berlina upamiętniają tymczasem ofiary. Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną, posłowie PO nie głosowali. Rosja żegna zamordowanego ambasadora i rozmawia o kryzysie w Syrii. Szczegóły już za chwilę. Paulina Łukawska, zapraszam. Niemcy upamiętniają ofiary wczorajszego zamachu terrorystycznego. Wszystkie bożonarodzeniowe jarmarki są zamknięte. Ten w Charlottenburgu jest odgrodzony i pilnowany przez uzbrojonych policjantów. Przed ogrodzeniem w kilku miejscach mieszkańcy i turyści przynoszą kwiaty, znicze oraz kartki z takimi hasłami jak Boże, daj mi pokój i szansę, wojna rodzi terroryzm czy światło mocniejsze niż ciemność. Na miejscu jest Kamil Nieradka z Polskiego Radia Szczecin. So I want to bring flowers. Przyniosłam kwiaty i świece. Niech to będzie symbolem zwycięstwa pokoju nad złem. Nikt nie zginął tutaj, kogo znam, ale informacja o takim wydarzeniu bardzo mnie poruszyła. To musi się zmienić. Nie ma zgody na terroryzm. Mieszkam już bardzo długo w Berlinie. Jestem wstrząśnięta tym, co się dzieje tutaj, co się stało i co się dzieje na świecie. Jestem ciekawa, komu na tym zależy, żeby świat i Europa runęła. Yes, resident. Mieszkam w Berlinie. Mój znajomy był tu godzinę przed zamachem. Spotkaliśmy się w pubie 200 metrów stąd. Nie mogliśmy uwierzyć. Nie chcę mówić nic o emigrantach na chwilę po tym zdarzeniu, ale ostatnio jest zdecydowanie za dużo takich tragedii. Powinniśmy się cieszyć świętami, a łączymy się w smutku. It's a very, very big loss. We wczorajszym zamachu zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Z
Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną. Głosowało 60 senatorów, wszyscy byli za. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL została przyjęta bez poprawek. Wynik głosowania odczytał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Głosowało 60 senatorów, wszyscy byli za. Wobec wyników głosowania, zgodnie z zapowiedziami senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Zdaniem opozycji piątkowe głosowanie nad ustawą w Sejmie w sali kolumnowej nie było legalne. Ciało zastrzelonego w Ankarze rosyjskiego ambasadora przywieziono do Moskwy. Andrii Karłow zginął z ręki tureckiego zamachowca. Do tej pory to wydarzenie nie wpłynęło na relacje rosyjsko-tureckie. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. 9 kul dosięgło rosyjskiego dyplomaty, gdy przemawiał na otwarciu wystawy Rosja oczami Turków. Strzelał do niego 22-letni policjant. Co nim kierowało i kto stoi za zamachem, wyjaśnić ma śledztwo. Jednak rosyjscy politycy już wskazują na tych, którym zależało na skłóceniu Rosji z Turcją. I to się nie uda. Nie tym razem, oświadczył szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Leonid Słucki. Ochłodzenia stosunków między Moskwą i Ankarą nie będzie. Jakby tego nie chcieli nasi strategiczni oponenci i w Ankarze i na Zachodzie, to do tego nie dojdzie. Gdy ciało Andrija Karłowa transportowano do Moskwy, w rosyjskiej stolicy spotkali się ministrowie spraw zagranicznych i obrony Rosji, Iranu i Turcji. W ten sposób Kreml pokazał światu, że współpraca trwa, a zamach zamiast ją osłabić tylko wzmocni wspólne wysiłki na rzecz walki z terroryzmem. Na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa, Teheran i Ankara współpracują i będą współpracować w sprawie rozwiązania kryzysu syryjskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się formalnie na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji. Decyzję w tej sprawie ostatecznie zaakceptowali ambasadorowie państw członkowskich. Do zakończenia procedury potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Wiele wskazuje na to, że europosłowie będą głosować w tej sprawie na sesji plenarnej w lutym. A ostateczną decyzję podejmą przewodniczący grup politycznych. Nie powinno być już niespodzianek w głosowaniu, bo wcześniej negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych rządów wstępnie zgodzili się na zniesienie wiz. Uzgodnili bowiem tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, czyli masowych przyjazdów Gruzinów do Unii. Ten sam mechanizm będzie obowiązywać też Ukrainę, choć w sprawie zniesienia wiz dla obywateli tego kraju negocjacje jeszcze trwają. Naukowcy znaleźli najstarsze znane ślady gotowania roślinnej żywności przez człowieka. Znajdowały się one w dwóch miejscach na pustyni na terenie Libii. O szczegółach Rafał Motryk. Dziś zupa jarzynowa to nic szczególnie odkrywczego, ale do tej pory nie było wiadomo, czy w czasach prehistorycznych był to popularny sposób gotowania. Międzynarodowi naukowcy znaleźli w Libii naczynia sprzed ponad 10 tysięcy lat. Badania wykazały, że nasi przodkowie gotowali w nich ziarna, liście, a nawet... Co zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że było to na Saharze, rośliny wodne. Gotowanie jako metoda przetwarzania żywności uważane jest za kluczowy krok w historii rozwoju człowieka. Zdaniem autorów badań do tej pory nie znano żadnych prehistorycznych śladów gotowania roślin. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Noc pochmurna, ale bez opadów. Na wschodzie oraz południu kraju będą się za to tworzyć mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 stopni na południowym zachodzie do plus 1 na krańcach północno-wschodnich i nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest godzina 22:06. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. tak zwane Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Berlinie. 12 osób nie żyje, 50 zostało rannych. Kiernel Bożonarodzeniowy, jedno z ważniejszych miejsc Berlina, same serce przygotowań do świąt. To wstrząsa nami, to nas przeraża. Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL będą niższe. Senat przyjął ustawę. Będzie też o tym, że parlament znów jest otwarty dla dziennikarzy. Mimo to służby mundurowe prowadzą wzmożone kontrole, przeciwko czemu protestują posłowie PO. Na terenie parlamentu, całego kompleksu, zostały zgromadzone duże siły policyjne, także
Na terenie budynku Senatu znajdują się oficerowie BOR-u. Witold Tabaka, zapraszam. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. A magazyn rozpoczynamy od wydarzeń z Berlina. Dziś wieczorem organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie przyznała się do ataku. Wczoraj wieczorem ciężarówka wjechała w tłum zgromadzony na jarmarku świątecznym w Berlinie. Zginęło 12 osób, a 50 zostało rannych. Jedną z ofiar jest Polak, który był właściwym kierowcą ciężarówki. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna został zastrzelony przez napastnika. Ten najprawdopodobniej przebywa na wolności. Niemiecka policja musiała zwolnić mężczyznę, którego wcześniej podejrzewano o dokonanie zamachu. Niemiecka prokuratura federalna poinformowała, że nie wystawiono nakazu aresztowania 23-letniego Pakistańczyka. Przeprowadzone postępowanie nie przyniosło bowiem dowodów na jego zaangażowanie w zamach. Wieczorem mężczyzna został wypuszczony. Oznacza to, że prawdziwy sprawca masakry pozostaje na wolności. Minister spraw wewnętrznych Niemiec powiedział, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest na pełnych obrotach. Tymczasem odpowiedzialność za poniedziałkowy atak w Berlinie wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. W zamachu przeprowadzonym na jarmarku bożonarodzeniowym zginęło 12 osób. Wszystko wskazuje na to, że sprawca zamordował kierowcę polskiej ciężarówki, ukradł jego pojazd, a następnie wjechał nim w tłum zgromadzony na jarmarku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. O wczorajszych zajściach w stolicy Niemiec premier Beata Szydło rozmawiała z Angelą Merkel. Rzecznik prasowy rządu Rafał Bochenek powiedział, że premier Szydło przekazała na ręce Angeli Merkel kondolencje. Polska premier również otrzymała wyrazy współczucia, ponieważ jedną z ofiar zamachowca był Polak. W trakcie rozmowy, jak informuje rzecznik, niemiecka kanclerz odniosła się do tego, jak wygląda bieżąca sytuacja w tej sprawie. Dotychczas udało się zatrzymać jedną osobę, jest to Pakistańczyk, aczkolwiek nie przyznał się on do winy i wciąż są wątpliwości, czy rzeczywiście on był sprawcą, faktycznym sprawcą tego zamachu. Pamięć ofiar ma zostać uczczona mszą świętą w pobliżu miejsca zamachu. Angela Merkel poinformowała również panią premier Beatę Szydło o tym, że dzisiaj po godzinie 18 w Berlinie w kościele, który jest nieopodal miejsca tragedii, odbędzie się msza święta z intencji ofiar, jak i również osób poszkodowanych w tym zamachu terrorystycznym. Pani premier Beata Szydło poinformowała panią kanclerz, iż w tej mszy w takim razie będzie uczestniczył nasz reprezentant, będzie to ambasador Polski. Ariel Żurawski, właściciel firmy transportowej, do której należała ciężarówka, powiedział, że Polak, który zginął, był dobrym i odpowiedzialnym kierowcą. Miał rodzinę, tak, miał jedno dziecko, 17 lat, żonę, no i to wszystko. Dobry kierowca, taki kierowca, który no, jeżeli w sobotę wypił, nie wiem, dwa piwa, no to w niedzielę nie wsiadł. Ostatni z dobrych kierowców, którzy jeszcze są na rynku. Ojciec tego kierowcy jest w szpitalu, no jak się tylko dowiedział, on jeszcze, podejrzewam, że on do tej pory jeszcze nie wie, że syn nie żyje, tak, ale jak tylko się dowiedział, że coś niedobrego się dzieje, no zabrało go pogotowie. Kontakt z żoną mam praktycznie cały czas, bo też była wczoraj na komendzie, składała zeznania. A kierowcy ciężarówek czują się zagrożeni. Zdaniem przewodniczącego Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego konieczne są zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy kierowców zawodowych. Kierowcy apelują też o monitorowanie miejsc postoju ciężarówek. Maciej Wroński podkreśla, że polski kierowca, który padł ofiarą zamachowca w Niemczech, musiał trzymać się sztywnych reguł czasu pracy. Jeśli chciałby odjechać w bezpieczne miejsce, czekałyby go kary za przekroczenie czasu pracy. Bał się najprawdopodobniej zmienić miejsce postoju, chociażby ze względu na fakt, że za taką jazdę groziła mu tutaj w Polsce wysoka sankcja zarówno jemu, jak i jego pracodawcy. To wszystko wskazuje, że na przykład uelastyczniając podejście do czasu prowadzenia pojazdów, dopuszczając właśnie krótkotrwałe użycie w celu odjechania z miejsca niebezpiecznego, moglibyśmy zminimalizować prawdopodobieństwo takich zdarzeń. Maciej Wroński dodaje, że na wielu parkingach kierowcy ciężarówek nie mogą czuć się bezpiecznie. Dochodzi tam do napadów, a policja dociera na miejsce zbyt późno, ocenia. My liczymy na monitorowanie tych parkingów. No nie może być tak, że jak stosunkowo niedawno mieliśmy sytuację, że tutaj niedaleko Pruszkowa na autostradzie na parkingu na kierowcę napadnięto, on zamknął się w kabinie, rozładowano praktycznie całą naczepę, kierowca wyzwaniał po policję, napastnicy rozładowali naczepę, odjechali. Tak nie może być. A teraz w magazynie czas na komentarze w tej sprawie. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem z Kolegium Civitas przypomina, że zachodnie służby ostrzegały przed możliwymi atakami terrorystycznymi w czasie świąt Bożego Narodzenia. Zdaniem eksperta, niemieckie władze nie zabezpieczyły się przed zamachem w odpowiedni sposób. Andrzej Mroczek podkreśla, że ostatnie ostrzeżenia wywiadów mówiły właśnie o zagrożeniu w okresie świątecznym.
mojej ocenie zbagatelizowano informacje te, które pojawiają się od kilkunastu dni, a mianowicie informacje dotyczące planowania ataków terrorystycznych na terenie Europy. Informacje, które zostały w jakiś sposób potwierdzone przez zachodnie służby wywiadowcze, jak również komunikat Europolu w kontekście zagrożenia terrorystycznego w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Według Andrzeja Mroczka miejsce gromadzenia się tak dużej liczby osób jak jarmark bożonarodzeniowy, takie miejsca powinny być dużo lepiej chronione. Można mieć jakieś zarzuty co do tak zwanej architektury bezpieczeństwa, takiej, która może być w jakiś sposób stanowić zabezpieczenie dokonania aktu terrorystycznego z użyciem ciężkich pojazdów, czyli takich elementów architektury, które mogą być umieszczone na stałe bądź demontowane, ale ograniczają bezpośredni dostęp samochodów. Profesor Daniel Boćkowski zwraca uwagę, że zamach w Berlinie jest niemal dokładną kopią tegorocznego ataku we francuskiej Nicei. Ekspert z Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku powiedział w Polskim Radiu 24, że to pokazuje, jak skuteczny, a zarazem trudny do przewidzenia i powstrzymania jest atak przeprowadzony za pomocą ciężarówki. Profesor Daniel Boćkowski wskazywał, że podobnie jak w przypadku lipcowego zamachu w Nicei, miejsce wczorajszego ataku zostało precyzyjnie wybrane. Jarmark Bożonarodzeniowy, jedno z ważniejszych miejsc Berlina, wiele historycznych budynków wokoło pamiątki II wojny światowej, same serce przygotowań do świąt. Dlatego to jest takie miejsce i taki cel. To wstrząsa nami, to nas przeraża, to także będzie powodowało narastanie frustracji, bo niestety kanclerz Angela Merkel zostanie skonfrontowana z pytaniem, co robiono, jak robiono, dlaczego nie rozpoznano. Po ataku na jarmark świąteczny w Berlinie sprawdzone zostały zabezpieczenia jarmarku w Brukseli. Poinformował o tym burmistrz belgijskiej stolicy. Poziom zagrożenia terrorystycznego w kraju pozostał niezmieniony. Burmistrz Brukseli powiedział, że w okolice jarmarku zostały wysłane dodatkowe patrole policyjne. Podkreślał jednak, że już wcześniej zdecydowano się na zabezpieczenia, aby chronić odwiedzających świąteczny jarmark. Zwiększone środki bezpieczeństwa to konsekwencja lipcowego ataku w Nicei, kiedy terrorysta wjechał w tłum rozpędzoną ciężarówką, ale także marcowych zamachów w Brukseli na lotnisku i w metrze. Władze Belgii podkreślają, że teraz dodatkowo w okresie świątecznym i noworocznym służby bezpieczeństwa są postawione w stan gotowości. Natomiast belgijski rząd nie zmienił poziomu zagrożenia terrorystycznego. Po nocnych konsultacjach Centrum Kryzysowego utrzymany został trzeci poziom w czterostopniowej skali. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz reakcje innych krajów. Na początek Stany Zjednoczone specjalne oświadczenia wydały Biały Dom oraz prezydent elekt Donald Trump. Administracja Baracka Obamy zdecydowanie potępiła berliński atak, który miał znamiona terrorystycznego. Jesteśmy w kontakcie z naszymi niemieckimi przyjaciółmi oraz służymy naszą pomocą śledztwie, które da odpowiedź, dlaczego doszło do tak straszliwych wydarzeń, napisał w specjalnym oświadczeniu rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Z kolei prezydent elekt Donald Trump podkreślił, że berlińska tragedia jest dowodem na to, że takie terrorystyczne organizacje jak Państwo Islamskie muszą zostać całkowicie wyeliminowane. Nasze serca i modlitwy są w tej chwili z bliskimi ofiar. Niewinni ludzie zginęli, przygotowując się do świąt. ISIS przeprowadza rzeź na chrześcijanach. Musimy z tym skończyć. Terroryści muszą zniknąć na zawsze z powierzchni ziemi. Będziemy ich likwidować wraz z naszymi sojusznikami, dla których najważniejsza jest wolność, napisał Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był diabelski akt. Tak prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zareagował na wczorajszą tragedię w Berlinie. Petro Poroszenko odniósł się do tragedii na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych. Słowa współczucia dla Niemców napisał w dwóch językach, po ukraińsku i po niemiecku. Jak podkreślił, jest przygnębiony zuchwałym atakiem na rynek bożonarodzeniowy w samym centrum Berlina. Petro Poroszenko zapewnił Niemców, że Ukraińcy modlą się za ofiary tragedii. Jak dodał, Ukraina potępia ten, jak się wyraził, diabelski akt przemocy. Petro Poroszenko zaznaczył, że wobec tego, co się stało, nie może być żadnego usprawiedliwienia. Zdaniem niemieckich władz wiele wskazuje na to, że tragedia była zaplanowanym aktem terrorystycznym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Przypomnijmy, tak zwane Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia ataku terrorystycznego w Berlinie. To piąty tak poważny zamach w Europie w tym roku. A o szczegółach Wojciech Cegielski.
22 marca 2016 roku terroryści wysadzają się na lotnisku Zaventem w Brukseli oraz na stacji metra Malbec w centrum miasta. Zabijają 32 osoby. Wiele osób zostało zaangażowanych w hotelu, by pomóc poszkodowanym. Na miejscu byli ratownicy, lekarze, pielęgniarki, którzy zajmowali się rannymi przy recepcji. Widziałam jedną osobę, która straciła nogę podczas wybuchu i jedną osobę z zakrwawioną głową. Do ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Były to najbardziej krwawe zamachy w historii Belgii. Część napastników miała związki z zamachowcami z Paryża z listopada ubiegłego roku. 14 lipca, święta narodowe Francji. Zamachowiec wjeżdża ciężarówką w tłum ludzi spacerujący po promenadzie Anglików w Nicei i zabija 86 osób. Sprawca był Tunezyjczykiem, a do zamachu ponownie przyznało się tzw. Państwo Islamskie. W kabinie ciężarówki znaleziono pistolet automatyczny, naboje, łuski, magazynek, dwie atrapy karabinu kałasznikow i niesprawny granat. Mówił po zamachu francuski prokurator François Molin. Kilka dni później, 22 lipca w Monachium, w strzelaninie w centrum handlowym zginęło 9 osób. Sprawcą był mężczyzna irańskiego pochodzenia. Także w tym przypadku do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie, choć eksperci wątpią, by to radykałowie stali za atakiem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną. Głosowało 60 senatorów. Wszyscy byli za. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL została przyjęta bez poprawek. Zgodnie z zapowiedziami senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Zdaniem opozycji piątkowe głosowanie nad ustawą w Sejmie w sali kolumnowej było nielegalne. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL została przyjęta bez poprawek. Zgodnie z zapisami od 1 października 2017 roku świadczenia emerytalne tych osób nie będą wyższe od średnich świadczeń wypłacanych przez ZUS. Z przyjęcia zapisów cieszy się senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. Ustawa dezubekizacyjna, którą dzisiaj uchwaliliśmy, jest historyczna. Ona zamyka pewien etap naszej współczesności, której niestety, ale funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa dalej byli beneficjentami pracy, którą im zlecał aparat partyjny z biurem politycznym KCPZPR na czele. Oprócz ustawy dezubekizacyjnej senatorowie uchwalili dziś także ustawę o ulgach przejazdowych. Ulgi dotyczyć mają nauczycieli oraz młodzieży uczącej się języka polskiego poza krajem. Zniżki mają obejmować transport w Polsce, a uprawniać do nich mają specjalne legitymacje. Senat przyjął także ustawę o ochronie przyrody i o lasach. Dzięki nim od nowego roku to właściciel działki będzie mógł decydować o losie drzew rosnących na jego posesji. Ustawa ma zakończyć drogę długich postępowań administracyjnych w sprawie zgody na takie wycinki. Michał Fedusio, Polskie Radio. A skoro już jesteśmy w parlamencie, to ten znów jest otwarty dla dziennikarzy. Reporterzy mogli dziś obserwować obrady Senatu i przebywać w części sejmowej całego gmachu. Nie do wszystkich miejsc mieli jednak dostęp. Wśród korespondentów, którzy wrócili na Wiejską, była reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Wstęp do parlamentu mieli dziś dziennikarze ze stałymi lub okresowymi legitymacjami wydawanymi przez Kancelarię Sejmu lub ci przedstawiciele mediów, którzy otrzymali specjalną akredytację na obrady Senatu. Nawet jednak ci reporterzy, którzy weszli dziś do budynku przywiejskiej, nie mieli pełnego dostępu na galerię i salę plenarną Sejmu. Przeciwko tym ograniczeniom i wzmożonej kontroli służb mundurowych protestował senator PO Bogdan Klich. Na terenie parlamentu całego kompleksu zostały zgromadzone duże siły policyjne, także na terenie budynku Senatu znajdują się oficerowie BOR-u, przynajmniej tym, którzy mieli do czynienia bezpośrednio ze skutkami wprowadzenia stanu wojennego. Przypomina to najgorsze możliwe praktyki. Proszę bardzo, wstyd! Proszę zejść z mównicy. A pan marszałek Borusewicz w jakim trybie? Wniosek formalny, tak? O odroczenie tego posiedzenia do czasu opuszczenia terenu Sejmu i Senatu przez siły policyjne. Panie marszałku, ja bardzo proszę o uspokojenie, o niepodnoszenie napięcia. I to jest nieprawda. Nieprawda, panie marszałku, mówię, że nieprawda. Senatorowie PO sprzeciwiali się także rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący ustawy dezubekizacyjnej. Zdecydował o tym marszałek Stanisław Karczewski. Ja jako marszałek Senatu mam obowiązek, aby ustawę, która wpływa
z Sejmu, podpisaną przez marszałka, rozpatrywać. To jest mój obowiązek i obowiązek wszystkich senatorów. Jako polityk oczywiście mam swoje zdanie. Jestem przekonany, i to głęboko przekonany, co do tego, że tryb tych uchwalania tych ustaw był prawidłowy, zgodny z regulaminem. Odbył się w innym miejscu, ponieważ w sali plenarnej niestety nie mogły się odbyć głosowania nad tymi ustawami. Wątpliwości co do poprawnej legislacji ustawy miał senator Klich. PiS nie rozumie języka demokracji i praworządności. Żeby dokument był ustawą albo projektem ustawy, musi spełnić określone kryteria, czyli że muszą być spełnione określone warunki, bez których po prostu jest świstkiem papieru. A my nad świstkami papieru nie będziemy dyskutować. Marszałek Karczewski takie opinie opozycji uważa za bezpodstawne i apeluje o uspokojenie sytuacji. Ja mam nadzieję i bardzo apeluję. Apeluję do polityków Platformy Obywatelskiej, bo w Senacie nie ma polityków Nowoczesnej, nie ma polityków innych klubów, innych partii. Apeluję bardzo gorąco, żeby nie podnosić temperatury sporu politycznego. Ustawa dezubekizacyjna ma zacząć obowiązywać 1 października przyszłego roku. Na jej podstawie emerytury i renty byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL będą zmniejszane do poziomu średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Tymczasem posłowie opozycji zostają w sali plenarnej Sejmu. Tak zdecydował Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści opozycji przebywają w sali od piątku. Okazują w ten sposób sprzeciw wobec sposobu, w jaki Sejm przyjął m.in. ustawę dezubekizacyjną i budżetową. Posiedzenie odbyło się wówczas w sali kolumnowej. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna poinformował, że opozycja ponownie rozmawiać będzie o kontynuowaniu protestów w sali Sejmu w czwartek po południu. To tak ostateczna data, daliśmy sobie czas jeszcze na przeanalizowanie różnych kwestii i spraw. W czwartek jest ostateczny klub mówiący o tym, czy do 11, czy jakieś inne rozwiązania. Na dzisiaj zostajemy do 11 stycznia. To jest kwestia logistyczna, bardzo trudna, bo są święta, więc musimy dobrze podzielić dyżury. Chodzi o to, żeby kilkadziesiąt osób stale było obecnych na sali sejmowej. To nie jest proste. Sędzia Julia Przyłębska, pełniącą obowiązki prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Po tym jak wczoraj minęła kadencja profesora Andrzeja Rzeplińskiego, prezydent na jego stanowisko wskazał sędziego o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym. Sędzia Julia Przyłębska funkcję prezesa będzie pełnić do czasu wyłonienia prezesa. O szczegółach Ksenia Maćczak. Decyzja prezydenta o powierzeniu sędzi Julii Przyłębskiej funkcji pełniącej obowiązki prezesa Trybunału była decyzją spodziewaną, bowiem w życie weszła część nowych przepisów o organizacji pracy tej instytucji. Akt powierzenia obowiązków został wręczony podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Ponadto ślubowanie złożył nowo wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Michał Warciński, który wchodzi do składu orzekającego w miejsce profesora Andrzeja Rzeplińskiego. To jednak nie kończy sporu o Trybunał, bowiem jeszcze wczoraj sędzia Stanisław Biernat mówił, że to on będzie pełniącym obowiązki w myśl konstytucji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jak nieoficjalnie dowiedziała się informacyjna agencja radiowa, prezydent wyboru prezesa dokona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Tymczasem do kancelarii prezydenta wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Dotyczy ona przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału. Jak informuje dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Magierowski, dokument zawiera dwa nazwiska. Chodzi o Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej, sędzi Julii Przyłębskiej oraz sędziego Mariusza Muszyńskiego. Wpłynęła uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w godzinach popołudniowych do Kancelarii Prezydenta. To jest uchwała dotycząca przedstawienia panu prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału i ta lista składa się z dwóch nazwisk, to jest pani sędzia Julia Przyłębska oraz pan sędzia Mariusz Muszyński. W ocenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PO Borysa Budki, ostatnie działania podejmowane wobec Trybunału mogą być niezgodne z ustawą zasadniczą. Konstytucja nie przewiduje pełniącego obowiązki. Konstytucja nie przewiduje, by można było skrócić kadencję legalnie wybranym sędziom, a to PiS próbuje przeforsować. Dlatego te działania, które są podejmowane zarówno przez pana prezydenta, który nominował na ten czas panią Przyłębską, jak i samych nielegalnych sędziów, one naruszają konstytucję. No, ubolewam nad tym, że PiS w ten sposób traktuje ustawę zasadniczą.
Z kolei zdaniem sędziego Mariusza Muszyńskiego zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbyło się zgodnie z ustawą o przepisach wprowadzających nowe zasady działania Trybunału. Wcześniej wiceprezes Stanisław Biernat zakwestionował ważność uchwały zgromadzenia. Kandydat na prezesa Trybunału Marek Muszyński podkreślił, że zgodnie z zapisami ustawy w takim przypadku nie jest wymagane kworum. Mimo to obecnych było 14 sędziów. 8 sędziów odmówiło oddania kart do głosowania i mieli do tego prawo. Wymogi ustawy zostały spełnione. Dziwię się, że pan sędzia Biernat nie zna obowiązującego nowego prawa o Trybunale Konstytucyjnym. Kandydatury na prezesa Trybunału Konstytucyjnego zostały wybrane głosami 6 sędziów, bo udziału w głosowaniu odmówiło 8 sędziów. Józef Pinior zostaje na wolności. Tak zdecydował Poznański Sąd Okręgowy, który rozpatrywał zażalenie prokuratury na niearesztowanie byłego działacza opozycji. O uzasadnieniu decyzji sądu Magdalena Konieczna z Radia Merkury Poznań. Sąd Okręgowy, który rozpatrywał zażalenie prokuratury, po części podzielił argumentację sądu rejonowego, który nie zgodził się aresztować Józefa Piniora. Potwierdził, że nie ma obawy matactwa, czyli obawy, że podejrzany będzie wpływał na postępowanie. Sąd podkreślał, że dowody zebrane w tej sprawie to zapisy rozmów oraz dokumenty finansowe i administracyjne. Sąd zaznaczył, że Józef Pinior od około 3 tygodni jest na wolności i nie ma żadnych informacji, by wpływał na toczące się postępowanie, co potwierdza, że nie będzie mataczył w tej sprawie. Sąd Okręgowy, wbrew stanowisku Sądu Rejonowego, częściowo przyznał rację prokuraturze. Uznał, że zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że Józef Pinior przyjął łapówki, co wynika z podsłuchanych rozmów. Choć, jak zaznaczył sąd, nigdzie nie pada słowo łapówka. Sąd dodał jednak, że mimo takiego stanowiska nie przesądza o winie Józefa Piniora. Podejrzany po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że jest niewinny i będzie tą niewinność udowadniał. Magda Konieczna, Radio Merkury. Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo z doniesienia Bartłomieja Misiewicza. Pod lupą śledczych znaleźli się posłowie PO, Jan Grabiec i Cezary Tomczyk, którzy wcześniej do prokuratury złożyli doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja Misiewicza. Ich doniesienie zostało umorzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim, a teraz prokuratorzy sprawdzają, czy ich oskarżenia nie były fałszywe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. 9 grudnia podjęta została decyzja o wszczęciu śledztwa. Toczy się ono w sprawie przestępstwa polegające na fałszywym oskarżeniu. Jest to czyn zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2. Fałszywe oskarżenie polegać ma na pomówieniu o popełnienie przestępstwa łapownictwa. Bartłomiej Misiewicz został już przesłuchany przez łódzkich śledczych. Teraz prowadzone są dalsze czynności. Przeprowadzone zostały oględziny śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Piotrkowie Trybunalskim. Planujemy w tej sprawie kolejne czynności, zwłaszcza przesłuchania świadków. Po zgromadzeniu materiału dowodowego będziemy w sprawie podejmować decyzję. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przesłuchani zostaną posłowie oskarżani przez Bartłomieja Misiewicza. We wrześniu tygodnik Newsweek poinformował, że Misiewicz miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS-em. W zamian miał zapewnić im zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa. A już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Informacje dnia w skrócie. Minęła 22.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie przyznała się do wczorajszego ataku w Berlinie, w wyniku którego zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Tymczasem niemiecka policja musiała zwolnić mężczyznę, którego podejrzewano o dokonanie zamachu. Jak podała niemiecka prokuratura federalna, nie wystawiono nakazu aresztowania 23-letniego Pakistańczyka. Przeprowadzone postępowanie nie przyniosło bowiem dowodów na jego zaangażowanie w zamach. Wieczorem mężczyzna został uwypuszczony. W zamachu przeprowadzonym na jarmarku bożonarodzeniowym zginęło 12 osób. Wszystko wskazuje na to, że sprawca zamordował kierowcę polskiej ciężarówki, ukradł jego pojazd, a następnie wjechał w tłum zgromadzonych na jarmarku. Senat przyjął ustawę dezubekizacyjną. Głosowało 60 senatorów. Wszyscy byli za. Ustawa obniżająca emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL została przyjęta bez poprawek. Z przyjęcia zapisów cieszy się senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żarn.
Ustawa dezubekizacyjna, którą dzisiaj uchwaliliśmy, jest historyczna. Ona zamyka pewien etap naszej współczesności, której niestety, ale funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa dalej byli beneficjentami pracy, którą im zlecał aparat partyjny z biurem politycznym KCPZPR na czele. Zgodnie z zapowiedziami senatorowie Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Jak wyjaśnia senator Bogdan Klich, przyczyną było piątkowe głosowanie nad ustawą w Sejmie w sali kolumnowej. To jest jedyna metoda na pokazanie tego, że uznajemy, że są to tylko dokumenty, a nie projekty ustaw ze względu na ich wadę prawną. Ta wada prawna polega na tym, że zostały przyjęte w niewłaściwy sposób, a zatem nie mogą być uważane za ustawy. Senat może obradować tylko i wyłącznie nad ustawami, głosować też tylko ustawy może. Oprócz ustawy dezubekizacyjnej senatorowie uchwalili dziś także m.in. ustawy o ochronie przyrody i lasach. Ponad 150 Polaków z Kazachstanu przyleciało wieczorem do Warszawy. To grupa repatriantów, która zdecydowała się na powrót do ojczyzny. Ich powitanie obserwował Piotr Pogorzelski. Polacy czekali na powrót do Polski ponad 80 lat. W latach 30. zostali wysiedleni przez władze radzieckie do Kazachstanu. Wicepremier Mateusz Morawiecki podziękował Polakom za to, że byli gotowi tak długo czekać. Przede wszystkim chciałem podziękować Wam za cierpliwość do Polski i za miłość do Polski. Starsi nie kryli wzruszenia, tak jak 85-letnia pani Jadwiga. Jestem bardzo wdzięczna, że jestem na tej polskiej ziemi, że tak nas przyjaźnie i radośnie powitano. Czuję wielką radość w duszy. Młodsi liczą na to, że życie w Polsce będzie lżejsze niż w Kazachstanie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zacząć nowe życie. Liczymy tylko na dobre rzeczy. W Kazachstanie mieszka ponad 30 tysięcy Polaków. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 22:33. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Gdyby nie zamach w Berlinie, to ta informacja byłaby na czołówkach wszystkich światowych mediów również dziś. Napastnik, który wczoraj zabił rosyjskiego ambasadora w Turcji, planował zamach od co najmniej kilku dni. Wynika z informacji, jakie docierają do mediów ze śledztwa. 22-letni policjant zastrzelił ambasadora Andrzeja Karłowa, gdy ten otwierał wystawę fotografii w Ankarze. Ciało zabitego dyplomaty przewieziono już z Turcji do Rosji. Tureckie media informują, że 22-letni napastnik od ponad 2 lat pracował w siłach specjalnych policji w Ankarze. W dniu zamachu wziął zwolnienie lekarskie. Przed południem miał zadzwonić do przełożonych z informacją, że źle się czuje i obiecać, że jak tylko wyzdrowieje, przyniesie dokument od lekarza. Według jednego ze śledczych, noc poprzedzającą zamach mężczyzna miał spędzić w jednym z hoteli w pobliżu galerii, gdzie doszło do ataku. Napastnik dostał się do środka galerii, kiedy pokazał swoją policyjną legitymację. Dzięki niej nie był przeszukiwany i mógł bez przeszkód wnieść ze sobą broń. Śledczy twierdzą, że oddał 11 strzałów w kierunku ambasadora, z czego 9 trafiło dyplomatę. Kwadrans później 22-letni Mevlut Mert Altintas sam został zabity przez policję. Tureckie służby zatrzymały 6 osób, które mają mieć związek ze sprawą. W tym gronie są ojciec, matka i siostra napastnika, a także jego współlokator z Ankary. Do Turcji przylecieli już rosyjscy śledczy, którzy mają włączyć się do dochodzenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Napastnik miał krzyczeć, że zamach jest zemstą za działania Rosji w syryjskim Aleppo. To po ataku prezydenci Turcji i Rosji rozmawiali przez telefon i zgodnie uznali, że zamach miał być prowokacją, by podkopać relacje między Ankarą a Moskwą. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do zamachu w Ankarze. Atak potępił już m.in. ruch Fethullaha Gülen'a, oskarżonego przez tureckie władze o próbę puczu w lipcu tego roku. A Moskwa, Teheran i Ankara współpracują i będą współpracować w sprawie rozwiązania kryzysu syryjskiego. Takie oświadczenie przekazał szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który w Moskwie spotkał się z ministrami spraw zagranicznych Turcji i Iranu. Rosyjski minister poinformował, że wciąż trwa ewakuacja Aleppo i zakończenia tego procesu należy się spodziewać w ciągu kilku najbliższych dni. Więcej informacji na ten temat ma nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjski minister poinformował, że Moskwa, Teheran i Ankara są gotowe spełnić rolę gwaranta pokojowego porozumienia syryjskich władz z opozycją. Jednocześnie Ławrow zapewnił, że w najbliższych dniach zakończy się
się ewakuacja ludności cywilnej i rebeliantów ze wschodnich dzielnic Aleppo. Obecnie dobiega końca ewakuacja. Mamy nadzieję, że to kwestia jednego, dwóch dni maksymalnie. Na tym właśnie polega efektywność formatu, który tworzą państwa gotowe realnymi działaniami, a nie tylko słowami, wspierać uregulowanie syryjskiego kryzysu. Siergiej Ławrow podkreślił, że Rosja, Iran i Turcja są otwarte na współpracę z innymi państwami, a także zdecydowane na bezwzględną walkę z terrorystami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kraje Unii Europejskiej formalnie zgodziły się na zniesienie wiz dla obywateli Gruzji. Decyzję w tej sprawie ostatecznie zaakceptowali ambasadorowie państw członkowskich. Do zakończenia procedury potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Wiele wskazuje na to, że europosłowie będą głosować w sprawie zniesienia wiz dla Gruzinów na sesji plenarnej w lutym. Ale ostateczną decyzję jeszcze podejmą przewodniczący grup politycznych. Nie powinno być już niespodzianek w głosowaniu, bo wcześniej negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych rządów wstępnie zgodzili się na zniesienie wiz. Uzgodnili bowiem tak zwany hamulec bezpieczeństwa, czyli mechanizm pozwalający na szybkie przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć czy masowych przyjazdów Gruzinów do Unii. Ten sam mechanizm będzie obowiązywać też Ukrainę, choć w sprawie zniesienia wiz dla obywateli tego kraju negocjacje jeszcze trwają. Unijne rządy zajmą się tą kwestią dopiero wiosną, a głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się w kwietniu albo w maju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Litewski Sejm w przyjętej rezolucji w sprawie wzmacniania dyplomacji parlamentarnej nawołuje do poprawy stosunków z Polską. Rezolucję poparło 76 posłów, nie było głosów przeciwko, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Litewski Sejm w przyjętej rezolucji w sprawie wzmacniania dyplomacji parlamentarnej nawołuje do poprawy stosunków z Polską. W przyjętym dokumencie parlament nawołuje do powrotu do bliskiej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, która jest szczególnie ważna zarówno w zakresie koordynowania stanowisk w kwestii bezpieczeństwa,